Nie możesz być zdziwiony, zdziwiona tym, co się będzie działo w twoim życiu. Jeśli jest jakaś kwota, którą chcesz otrzymać, jeśli coś chcesz zamanifestować w swoim życiu, jeśli chcesz jakąś kwotę przyciągnąć, musisz być na to gotowy. Nie może mieć miejsca sytuacja, kiedy ty jesteś zaskoczony tym, co się zaczyna dziać i że zaczynają pojawiać się pieniądze. Masz być przygotowany na to. Rzeczy mogą się zmienić w ciągu jednej nocy. Rzeczy mogą się zmienić w ciągu jednej chwili. Ale kiedy one zaczynają się zmieniać, ty nie możesz się wycofać w zdziwieniu, że to się dzieje. Musisz być gotowy na to. Gotowy na to pod każdym względem. Pod kątem mentalnym, pod kątem emocjonalnym i pod kątem fizycznym. Kwota, którą manifestujesz dzisiaj, teraz. Czy jesteś na nią gotowy? Czy jesteś przygotowany na tą kwotę? Czy gdyby się pojawiła nagle, ni stąd, ni zowąd na twoim koncie, byłbyś w wielkim szoku i zdziwieniu, jakim cudem? To jest to, co sprawia, że jeszcze jej nie ma na twoim koncie. I to jest to, od czego będziemy wychodzić na warsztacie 14 dni monetaryzacji pragnień. Nie pojawi się nic w twoim życiu, jeśli są wątpliwości, jeśli nie wierzysz, jeśli nie jest to pewnikiem. Manifestujesz coś? Chcesz czegoś? Bądź pewien, że to się pojawi i puść. Po prostu przygotuj się na to. Pojawi się wtedy, kiedy się pojawi. Pojawi się wtedy, kiedy będzie właściwy czas. Jedyna robota, którą masz do wykonania, to być gotowym w momencie, w którym pojawi się ta kwota pieniędzy. Dziś nie jesteś na nią gotów. Dziś wprawiłaby cię w osłupienie. Dziś wprawiłaby cię w szok, w zaskoczenie. Spróbuj przyjąć do siebie to poczucie. Spróbuj zrozumieć i zobaczyć, o czym mówię. Poczucie, oczywiście, że ta kwota się pojawi na moim koncie. Oczywiście, że te pieniądze wpłyną na moje konto w tej właśnie wysokości. I oczywiście, że to się zadzieje. Nawet w ciągu jednej nocy. I oczywiście, że jestem na to przygotowany. I jestem na to przygotowana. Nic mnie nie zaskoczy, bo tego się spodziewam. Rzeczy mogą zmienić się w ciągu chwili. Pieniądze mogą wystrzelić jak drzewo bambusowe, którego korzenie, cały system korzeniowy jest budowany latami, a potem w ciągu jednej chwili jeden pęd wystrzela w górę. Ale czy twoje korzenie są zbudowane? Czy ty jesteś gotowy na to? Czy jesteś gotowa na to? Otworzyć potrzeba swoją świadomość. A poprzez gotowość i przygotowywanie się mam na myśli uwolnienie od siebie wszystkiego tego, co cię blokuje. Absolutnie wszystkiego. To zupełnie inny rodzaj pracy. To zupełnie inna jakość manifestacji pragnień. To nie ma nic wspólnego z żadnym uzdrawianiem. To raczej wejście do zagraconego budynku, spojrzenie na to, co w nim zastajesz i zamiast załamywać ręce w rozpaczy i krzyczeć i wrzeszczeć, jak wszyscy poprzedni właściciele mogli doprowadzić to do takiego stanu, albo jak ktoś mógł taki bałagan ci zostawić, bierzesz głęboki wdech i patrzysz na wszystko z dystansem i zabierasz się do roboty. Zabierasz się do roboty, dlatego że wiesz, co jest efektem finalnym. Dlatego, że wiesz, dokąd dążysz. I dlatego, że chcesz to robić, a nie musisz. Czy widzisz różnicę?